Dzień dobry Państwu. Dzisiaj prezentacja prelekcji na temat kobiet w kręgu skamandra. Jak wiadomo, skamandryci to była najpopularniejsza grupa poetów w okresie międzywojennym. Oficjalnie działała w latach 1920-1939. Faktycznie poeci zadebiutowali nieco wcześniej, pod koniec 1918 roku, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. A poszczególni poeci, między innymi Lechoń, zadebiutował jeszcze takim młodzieńczym wierszem i tomikiem poezji przed I wojną światową, więc ukształtowała ich tak naprawdę późna młoda Polska, chociaż się od tego odżegnywali. Dzisiaj będziemy mówić raczej nie o samych poetach, chociaż oczywiście nie możemy o nich zapomnieć, ale przede wszystkim o kobietach związanych z nimi, o muzach, narzeczonych, żonach, wielbicielkach, no i współpracowniczkach z pismami, w których oni publikowali. Poeci skamandra to, jak przypomnę, Julian Tuwim, Kazimierz Wierzyński, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski i Jan Lechoń, a właściwie Leszek Serafinowicz, ale używał pseudonimu Jan Lechoń. Wszyscy oni skupili uwagę publiczności u progu niepodległości, tak naprawdę zdobyli wielką popularność w połowie lat 20. Rozstali się mniej więcej około roku 30, a samo pismo Skamander, miesięcznik poetycki, ukazywał się w latach 1920-28, wtedy przestał być wydawany i został wznowiony w nowej formule już z innymi autorami także w latach 35-39. Julian Tuwim chyba był najbardziej popularnym z poetów. Był poetą żywiołowym, żonglującym słowem, dowcipem. Jego mentorem był Leopold Staw, zresztą podobnie jak Kazimierza Wierzyńskiego. Mimo pewnych różnic temperamentów i upodobań jednak Staffa do estetyki młodej Polski. Julian Tuwim bardzo wzbudzał zainteresowanie różnych pensjonarek, czytały jego wiersze, podobnie jak najbardziej przystojnego chyba Kazimierza Wierzyńskiego. Z kolei Jan Lechoń był uznawany przez krytykę jako najbardziej intelektualnie dojrzały i najwybitniejszy poeta. Zadebiutował dwoma tomikami jeszcze w 1912 roku. Tomik, który wydał jego ojciec, nazywał się Na złotym polu, a dwa lata później się ukazał tom Po różnych ścieżkach. Uznawany za cudowne dziecko, tak lansowany przez jego matkę i porównywany ze Słowackim, starał się sprostać tym wymaganiom, co nie zawsze mu się udawało, wskutek czego popadał w depresję i okresy długiego milczenia. W 1916 roku wystawiono jego sztukę w Starej Pomarańczarni w Łazienkach Królewskich. Sztuka nazywała się W Pałacu Królewskim. Jak wspomniałem, dzisiaj będziemy mówić raczej o kobietach niż o samych poetach. I taką patronką wczesnej twórczości Juliana Tuwima była Stefania Tuwimowa z domu Marchew. To nazwisko jest czasami przez niektórych snobów czytane jako Marszew, tak jakby była rosyjską Żydówką we Francji, przez dwa F na końcu, co jest oczywiście nieprawdą, ona była po prostu Marchew. Urzędnicy pruscy, którzy nadawali Żydom nazwiska w czasach Hoffmana, tego dziadka od orzechów, on był takim właśnie urzędnikiem między innymi, na początku XIX wieku, często nadawali Żydom nazwiska prześmiewcze albo takie właśnie pospolite, typu Marchew czy Pietruszka. A jeżeli rodzina była bogata, no to jakiś Goldwasser albo coś w tym stylu. Więc w każdym razie Stefania Tuwimowa nazywała się Marchew, a nie Marszew. I była jego muzą, później kochanką, wreszcie po 7 latach, że tak powiem, zabiegów, żoną. Zabiegał poeta o jej względy, uważając ją za uścieleśnienie i urody, bo ona bardzo dbała o wygląd, a także chyba fascynowała go swoją niedostępnością, bo jednak było to dosyć skomplikowane, żeby Stefania zgodziła się zostać żoną poety ubogiego, jeszcze mało znanego. Poznali się w roku 1912 w Łodzi, gdzie Tuwim się urodził. Ona pochodziła z Tomaszowa Mazowieckiego, stąd słynny wiersz o powrocie do Tomaszowa. Poznali się na Piotrkowskiej w Łodzi i
poeta był tak zafascynowany urodą Stefanii, że poświęcił jej wiele wierszy, między innymi rozsławione później przez Czesława Niemena Wspomnienie. A myślę, że Stefania doceniła poetę dopiero gdy ukazał się jego w 1918 roku jego debiutancki tom Czyhanie na Boga. Ona wtedy zrozumiała, że rzeczywiście to jest wybitny poeta, a po drugie, no, chyba ta adoracja siedmioletnia sprawiła, że no, wreszcie no, się zgodziła. Czy odwzajemniała uczucia Tuwima? To chyba trudno powiedzieć, ale chyba ona była bardziej taka przyjmująca hołdy niż sama kochająca, chociaż byli małżeństwem długie lata, aż do śmierci Tuwima. Kolejnym poetą tego kręgu był Antoni Słonimski, który długo wahał się, czy poświęcić się naukom plastycznym, przecież studiował w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, czy literaturze. W tej Szkole Sztuk Pięknych poznał późniejszą swoją żonę, ale w okresie I wojny światowej i tuż po I wojnie światowej jeszcze uprawiał zawód grafika, między innymi rysował dla pism satyrycznych różnego rodzaju żarty rysunkowe, projektował okładki tomików i własnych, i kolegów, ale także pisał wiersze i satyry. Kolejnym poetą grupy Skamandra był Kazimierz Wirsztlein, który urodził się w Drohobyczu, a w 1913 roku jego rodzina zmieniła nazwisko na Wierzyński. Wtedy poeta zaangażował się także w walkę o wolną Polskę, walczył między innymi w Legionach, jednocześnie pisząc wiersze pełne entuzjazmu, przeniknięte witalizmem, radością z bycia młodym człowiekiem. I nastrój tomu Wiosna i wino odpowiadał chyba nastrojom czytelników po odzyskaniu niepodległości. Był bardzo popularny wśród pensjonarek tak zwanych, ponieważ no, był przystojny i bardzo, bardzo podobał się kobietom. Z kolei Jarosław Iwaszkiewicz, chyba najmniej doceniony wtedy przez kolegów poeta, trochę z niego kpiono, ponieważ pochodził z Ukrainy i nie rozumiał powiedzonek czy Słonimskiego, czy Lechonia, takich warszawskich bardzo, czy żartów Słonimskiego. Od 1911 roku prowadził zapiski w dzienniku i początkowo wahał się, jak wynika z tych zapisków, między wyborem kariery muzyka i literata. I dopiero jego daleki kuzyn, Karol Szymanowski, odradził mu, by nie poświęcał się jednak zawodowi kompozytora. I wtedy Iwaszkiewicz stał się raczej pisarzem, poetą, później także powieściopisarzem. Miał też pewien epizod aktorski w Kijowie u Stanisławy Wysockiej. Z tego dziennika też wynika, że bardzo wcześnie w młodości odkrył swoją odmienność seksualną i w dzienniku zapisał, że obawia się, iż jest homoseksualistą. Później zaaprobował tą swoją orientację i takie wątki homoseksualne nawet przetransponował do literatury. W Pannach z Wilka zamienił oczywiście panów na panie, ale w wielu jego nowelach widać tą fascynację własną płcią. Początkowo sława poetów jeszcze nie Skamandra, na razie jeszcze po prostu poszczególnych autorów, ograniczała się do terenu Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Sztuk Pięknych, bo to po prostu koledzy czytali ich wiersze, a oni publikowali te teksty w piśmie młodzieży akademickiej Pro Arte et Studio. I tutaj między innymi w 1917 roku w jednym numerze, siódmym dokładnie, ukazały się wiersze i Tuwima, i Lechonia. Tuwima, syna poetowego narodziny, a Lechonia Herostrates, który później stał się bardzo takim sztandarowym utworem i trafił do pierwszego zbioru już takiego dorosłego Lechonia Karmazynowego poematu. Zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, jesienią 1918 roku, Antoni Słonimski i jego przyjaciel Tadeusz Rabe postanowili założyć w Warszawie kawiarnię poetów. Wybór padł na filię słynnej Udziałowej na Nowym Świecie. Miejsce to było dobrze wybrane, ponieważ uczęszczane przez inteligencję, więc o frekwencję nie trzeba było się martwić. I poeci postanowili tam występować, recytować swoje wiersze, trochę prowokować publiczność. No i rzeczywiście
przez rozpowszechnienie tej imprezy tłumy, zwłaszcza na początku, waliły bardzo silnie. Projekt afisza wykonał sam Antoni Słonimski i wśród założycieli jeszcze był Lechoń i Tuwim. Tak zwaną jednaczką Picadora była Maria z Frenklów, używająca pseudonimu Maria Morska, muza Słonimskiego, jego przyjaciółka, recytatorka w Picadorze. Ona miała taką specyficzną manierę, mówiła takim bardzo metalicznym głosem, skandując niemalże, i recytowała wiersze Słonimskiego, Tuwima, ale też między innymi Leśmiana. Jej mąż Bronisław Knaster, lekarz i matematyk, teoretyk matematyki, kibicował poczynaniom artystycznym żony i nie sprzeciwiał się też takiej zażyłości, jaką łączyła Morską ze Słonimskim. Znany jest taki obraz Romana Kramsztyka, przedstawiający Jana Lechonia recytującego swoje wiersze, właściwie czytającego wiersze z tomiku Karmazynowy poemat. Oczywiście to jest pewna nieścisłość. Lechoń, obdarzony genialną pamięcią, po prostu recytował swoje wiersze, bardzo też interesująco. Natomiast tomik Karmazynowy poemat ukazał się 2 lata później, w 1920 roku. Jest też takie zdjęcie w zbiorach Muzeum Literatury przedstawiające Romana Kramsztyka na tle tegoż obrazu i rzeźbiącego po piersie Antoniego Słonimskiego, a towarzyszyła mu Stanisława Zgozdeckich-Chorzycowa, żona Wilama Chorzycy, przyjaciela z Kamandrytów późniejszych, reżysera, teoretyka teatru. Stanisława, jak pisała córka Iwaszkiewicza Maria, była osobą taką wierzącą w jakieś takie okultystyczne sprawy i między innymi wierzyła w istnienie elfów, a gdy mąż chciał nawiązać współpracę z Karolem Adwentowiczem, to powiedziałem, że są złe znaki, gwiazdy mówią, żeby jednak w to nie wchodził. Picadorczycy rozpowszechnili informacje na temat swojej kawiarni poetów przez takie plakaty, ulotki, które rozrzucali po Warszawie, i na tej ulotce jest, wśród założycieli są wymienieni tylko trzej, mianowicie Serafinowicz, czyli Lechoń, Słonimski i Tuwim. A co ciekawe, zniknęło nazwisko Tadeusza Rabego. I na tych ulotkach był także regulamin, taki zabawny cennik, że można za ileś tam marek, wtedy jeszcze marki obowiązywały, rozmawiać z poetą, czy uzyskać dedykację. Dodatkową opłatę było za słowo kochanemu na przykład. Jest też taka grafika, która pokazuje poetów Picadora, konkretnie Juliana Tuwima, który w otoczeniu kobiet jest właśnie adorowany przez nie. A w tymże humorystycznym cenniku napisano, że propozycje matrymonialne poeci przyjmują tylko we czwartki, natomiast Tuwim takich ofert nie przyjmuje. Dlaczego? No wiadomo, był zaangażowany w uczucie do Stefanii i 30 kwietnia 1919 roku, po 7 latach, poślubił Stefanię Marchew w Wielkiej Synagodze w Łodzi, już nieistniejącej, a natomiast przyjęcie weselne odbyło się w tak zwanej mordowni, czyli po prostu knajpie dosyć niskiej kategorii, na rogu Siennej i Marszałkowskiej, i tam gościem honorowym był Leopold Staff. Po 10 latach małżeństwa Witkacy namalował oboje małżonków, Stefanię, taką trochę wylizany jest to obraz, i samego Juliana Tuwima, nieco bardziej drapieżnego. W 1919 roku pismem, w którym wszyscy późniejsi skamandryci drukowali, było pismo Pro Arte, już które się wyzwoliło z opiekuńczych ramion Juliusza Kleinera. On opiekował tą wersją, tą edycją Pro Arte et Studio. Natomiast Pro Arte było redagowane przez Mieczysława Grydzewskiego, który rok później został redaktorem, współredaktorem, a potem redaktorem Skamandra. I wtedy, od tej pory, od stycznia 20 roku, zaczyna się kariera Skamandra. W czasopiśmie publikowali jednak nie tylko owi młodzi poeci, ta piątka skamandrytów, ale także pisarze, twórcy starszego nieco pokolenia, jak Karol Iżykowski, czy właśnie Witkacy. I dopiero 4 lata później, w roku 1924, w styczniu, powstało pismo, które rozsławiło skamandrytów, mianowicie tygodnik Wiadomości Literackie, również redagowany przez Mieczysława Grydzewskiego.
I od połowy lat 20. skamandryci stali się bardzo popularni, bardzo znani, także przez, nie tylko przez pierwodruki ich wierszy, ale przede wszystkim przez jakieś karykatury, zdjęcia, ryciny. Dzięki temu czytelniczki mogły poznać poetów i zobaczyć, jak oni wyglądają, by później na przykład w kawiarniach ich rozpoznawać. Współpracowniczką Wiadomości Literackich była także siostra Juliana Tuwima, Irena. Publikowała swoje wiersze, utrzymane w tej estetyce skamandra, natomiast miała niewątpliwy talent literacki, przede wszystkim jako tłumaczka. Tłumaczyła utwory z literatury angielskiej i rosyjskiej. Zasłynęła świetnym przekładem Kubusia Puchatka i Chatki Puchatka oraz spolszczenia bajki o byczku Fernando. Jarosław Iwaszkiewicz, jak wspomniałem, był chyba najbardziej wyobcowany z tej piątki skamandrytów i chyba niespecjalnie też lubiany. Natomiast jego dom w Podkowie, Villa Aida, stała się taką siedzibą, gdzie skamandryci często przyjeżdżali. Poślubił Annę z Lilpopów Iwaszkiewiczową, która, pochodząc z rodu przemysłowców warszawskich, była osobą bardzo bogatą. Właśnie do niej należały tereny Brywinowa czy Podkowy Leśnej. I co ciekawe, ona odrzuciła chyba dobrą propozycję małżeńską od Krzysztofa Radziwiłła i właśnie wyszła za Jarosława Iwaszkiewicza, biednego poetę, którego majątek stanowiła walizka z książkami i parę ubrań. Mieszkała właśnie do 28 roku razem z Jarosławem w Willi Aida, gdzie przebywali często skamandryci, gdzie się odbywały wieczorki literackie, a ona sama też była bardzo osobą utalentowaną, między innymi miała zdolności literackie, tłumaczyła fragmenty dzieła Marcela Prusta. Witkacy namalował taki demoniczny portret obojga małżonków, znajduje się w zbiorach Stawisku. I w pierwotnej wersji Anna Iwaszkiewiczowa miała takie kły, dosyć drapieżne, co się bardzo nie spodobało oczywiście ani jej, ani Iwaszkiewiczowi. I Witkacy przemalował obraz, ale mimo to Iwaszkiewiczowie nie zawiesili wtedy za swojego młodzieńczego okresu życia obrazu na ścianie, tylko schowali za szafę. I skamandryci, i ich przyjaciele, a także przyjaciółki, często odwiedzali Iwaszkiewiczów w Aidzie i potem w Stawisku. Bywali tu między innymi Stanisław Baliński, Jerzy Libert, Mieczysław Grydzewski jako redaktor, ale także Maria Pawlikowska, Karol Szymanowski, Tadeusz Breza i Jan Parandowski. I Stawisko, dzisiaj muzeum, od 28 roku stało się taką siedzibą Iwaszkiewiczów. Tutaj pisarz nie tylko tworzył i mieszkał, ale też po prostu przyjmował swoich gości. Był takim niczym dwór szlachecki, takim centrum kulturalnym. Dużą rolę odegrał w czasie II wojny światowej, gdzie przechowywał między innymi różnych uchodźców z Warszawy. Ale warto też powiedzieć, że Iwaszkiewicz nie czuł się w Stawisku gospodarzem. Tam najpierw rządził jego teść, a później po śmierci różnego rodzaju ciotki. I zdanie Iwaszkiewicza było, że tak powiem, najmniej ważne, na co narzekał w dziennikach. Małżeństwo z Anną Iwaszkiewicz okazało się udane, mimo też różnicy poglądów na różne sprawy, bo ona była bardzo konserwatywna, religijna, czego po Iwaszkiewiczu raczej nie można było się domyślić. I przeżyli razem kilkadziesiąt lat, aż do jej śmierci w 1979 roku. Jan Lechoń, jak wiemy, zadebiutował bardzo młodo, jeszcze jako nastolatek, a później rozsławił się tymi recytacjami pod Pikadorem, następnie poematem Karmazynowy poemat. Poeta był bardzo konserwatywny, chyba najbardziej ze wszystkich skamandrytów i nie mógł się pogodzić także ze swoimi skłonnościami homoseksualnymi. I on raczej z paniami to tylko się tylko przyjaźnił, a nie romansował. Po sukcesie Karmazynowego poematu popadł w depresję, ponieważ sądził, że już nigdy nie dorówna tym swoim wierszom młodzieńczym i bardzo rzadko coś tworzył. Jeszcze 4 lata później wydał tom Srebrne i Czarne, a potem nastąpiła długa, długa cisza, kiedy właściwie tylko ukazywały się pojedyncze wiersze. Zresztą Karmazynowy poemat też nie był jakimś obszernym tomem, to było raptem 9 utworów.
I w 1921 roku w przypływie depresji, nie wiadomo właściwie z jakiego powodu, czy chodziło o jakiś właśnie zawód miłosny, czy o depresję związaną z tym, tą niemocą twórczą, targnął się na swoje życie, zażył środki nasenne w dużej ilości, odratował go Kazimierz Wierzyński i wywiózł do lecznicy do Krakowa, a później spędził taki jakby rekonwalescencję w Orłowie w towarzystwie Stefana Żeromskiego i tam pisał do, o swoich problemach i stanach emocjonalnych, pisał do, w listach do Anny Jackowskiej. Anna Jackowska to Anna z Schillerów Leszczyńska, później Jackowska, siostra Leona Schillera, żona aktora Jerzego Leszczyńskiego. I ona była właśnie tą korespondentką listów nie tylko Lechonia, ale wcześniej także Tadeusza Boja-Żeleńskiego. I Tadeusz Żeleński, którego małżeństwo z Zofią Spareńskich już zamieniło się w taką przyjaźń po prostu, a już nie było takim gorącym uczuciem, miał nadzieję na stały związek z Anną Leszczyńską. Pisywali do siebie listy, ale w pewnym momencie Boi zorientował się, że Anna tylko przyjmuje hołdy, ale uczuć nie odwzajemnia i wtedy rozluźnił kontakty. Jak wspomniałem, Anna z Iwaszkiewiczów była bardzo osobą inteligentną, oczytaną i o talencie literackim. Urodziła dwie córki i mimo dosyć udanego związku z Iwaszkiewiczem przeżyła także fascynację erotyczną inną kobietą i była tą panią Maria Morska, wspomniana wcześniej. Wielokrotnie przyjeżdżała do jej mieszkania, przyjaźniły się i Anna często odwiedzała Morską w jej kamienicy przy Żurawiej 24A. Tutaj mieszkała Morska ze swoim mężem. W latach 30. oboje przeprowadzili się na ulicę Narbutta. I wtedy, w latach 20., Morska utrzymywała taką bliską relację, właściwie romans z Antoniem Słonimskim, którego trochę wyedukowała, bo on nie był specjalnie oczytany. I to Morska, bardzo osoba wykształcona, oczytana, znająca języki, zaszczepiła mu takie zamiłowanie do kultury anglosaskiej. I przyjaciele trochę kpili z niego, że o danej książce to Słonimski się wypowiada dopiero po konsultacjach z Morską, a kiedyś na temat jakiejś książki nie miał nic do powiedzenia. Dlaczego? Dlatego, że telefon Morskiej był zepsuty. To właśnie Morska wskazała mu jako lektury dzieła Herberta George'a Wellsa czy George'a Bernarda Shaw i ci panowie oraz Bertrand Russell to byli tacy ulubieni autorzy Słonimskiego, na których on się powoływał wielokrotnie w swoich kronikach tygodniowych. Poetką, która należała do kręgu Skamandra, mimo że nie była tak ściśle, nie należała do tej piątki, mieszkała także w Krakowie, więc była oddalona, to była Maria z Kossaków-Pawlikowska, później Pawlikowska-Jasnorzeska, córka Wojciecha Kossaka. Ona również fascynowała się Marią Morską, nazywała ją największym cudem, jaki spotkała w życiu. Morska recytowała wiersze Pawlikowskiej i radziła, jak tutaj postępować w życiu, więc to była taka relacja dwustronna, taka silna przyjaźń, ale już bez podtekstów erotycznych. Pawlikowska mieszkała, gdy przyjeżdżała do Warszawy, mieszkała w hotelu Bristol, gdzie pracownię miał jej ojciec Wojciech Kossak. Maria Pawlikowska Jasnorzeska jako poetka była bardzo zdolną i bardzo cenioną przez skamandrytów i później Wiadomości Literackie, tam drukowała swoje teksty. Natomiast chyba nie była w stanie nigdy, przynajmniej wiemy o takiej jednej historii, ułożyć swoich wierszy w jakiś tomik, w jakąś całość. I dzięki właściwie Janowi Parandowskiemu zadebiutowała, ponieważ przysłała wiersze w kopercie, w takiej opasłej kopercie. Parandowski wysypał je, ponieważ pracował wtedy w wydawnictwie, wysypał je na stół i się okazało, że to były po prostu luźne kartki bez jakiejś kolejności, nic. Więc on ułożył i podobno także wymyślił tytuł zbioru wierszy Pawlikowskiej. Więc pamiętajmy, że Jan Parandowski to nie tylko autor esejów, powieści Niebo w płomieniach, ale też właśnie współautor sukcesu Pawlikowskiej. Z kolei Janina Zajdmanow-Słonimska, używająca pseudonimu Konarska, artystka, plastyczka, absolwentka Szkoły Sztuk Pięknych,
obracała się w kręgu skamandrytów jako taka osoba, którą dopuszczano z racji jej i urody, i elokwencji do stolika skamandryckiego, jeszcze nie na półpięterku, jeszcze na dole, później na półpięterku, gdzie takim cerberem był Jan Lechoń, który pewnych osób po prostu nie dopuszczał. Ona w latach 20. podkochiwała się w Karolu Stryjeńskim, architekcie, mężu Zofii Stryjeńskiej, Zofii z Lubańskiej Stryjeńskiej, i miał ogromne powodzenie u kobiet, mimo takiego szorstkiego obycia. Żona oczywiście była o to zazdrosna. Co ciekawe, Karol Stryjeński po pewnym ataku zazdrości Zofii umieścił ją po prostu w szpitalu psychiatrycznym, co wybuchł skandal, bo Zofia jednak była zdrowa psychicznie, tylko po prostu temperamentna. Zofia z Lubańskich Stryjeńska chyba była najbardziej popularną malarką w latach 20. Porównywano ją z wielkimi malarzami Zachodu. Ona malowała w guście w takim stylu epoki w Art Deco, łącząc jednocześnie wątki mitologiczne, mitologii słowiańskiej i tradycji staropolskiej. Mimo wielkich sukcesów, między innymi na wystawie w Paryżu, finansowo była raczej bardzo uboga, ale bywała w Ziemiańskiej, bywała przy stoliku skamandrytów, chociaż częściej przy stoliku artystów na dole, obok Henryka Kuny, Bolesława Leśmiana czy Franciszka Fischera. Ale była dopuszczana, była lansowana przez Wiadomości Literackie, między innymi przez Gryzewskiego. Wspomniana wcześniej Janina Konarska też po fascynacji Stryjeńskim zainteresowała się Kazimierzem Wierzyńskim, który z kolei był mężem Bronisławy Kojałowicz, której poświęcił jeden z tomów wierszy Pamiętnik Miłości. W 1923 pobrali się i Brysia, jak ją nazywano, była początkowo zafascynowana Wierzyńskim i jego urodą, i jego talentem poetyckim, ale z czasem uznała, że jest nudny. Mimo że jego tomiki cieszyły się dużym powodzeniem, mimo że dostał nawet złoty medal za laur olimpijski. Więc w latach już 30. małżeństwo rozluźnione było i przeżywało poważny kryzys. I wtedy Janina Konarska postanowiła, że Wierzyński rozwiedzie się z Brysią, a z kolei żona, była już wtedy żona Wierzyńskiego, poślubi jej wuja, Aleksandra Hajmana Jareckiego, przemysłowca, senatora, a z kolei Konarska poślubi Wierzyńskiego. I tak się stało, że Brysia po rozwodzie poślubiła Hajmana Jareckiego, który został jej mężem i dosyć szczęśliwe to było małżeństwo. Natomiast Wierzyński, jak opowiada Wacław Zbyszewski, pewnego razu dowiedział się znienacka, że Janka jednak za niego nie wyjdzie. I Wacław Zbyszewski powiedział, że spotkał na ulicy Wierzyńskiego, bardzo pobladłego, pyta się, co się stało, a Wierzyński odpowiada, Janeczka wyszła za Antoniego. Okazuje się, że przez całe lata, jeszcze z czasów studiów malarskich, fascynował ją ten wyglądający na urzędnika poeta o niskim głosie, który bardzo pięknie recytował swoje wiersze w Pikadorze, i zdecydowała się ostatecznie wyjść właśnie za Słonimskiego, a nie Wierzyńskiego. Wierzyński natychmiast opuścił Warszawę, wyjechał za granicę, żeby w ogóle nie widzieć ani przyjaciela, ani no, zdradliwej kochanki. Natomiast państwo słonimscy po ślubie wyjechali w podróż poślubną do Iwaszkiewiczów, do Kopenhagi, gdzie Jarosław Iwaszkiewicz był na placówce dyplomatycznej z żoną i otrzymał telegram od Słonimskiego. Tutaj zacytuję córkę Iwaszkiewiczów, Marię, który Słonimski zadepeszował do Kopenhagi. Przyjeżdżam z żoną. Rodzice nie wiedzieli, kim jest ta żona. Poszli do portu, a oni mieli przepłynąć Pułaskim. Wzięli lornetkę i wypatrywali, z kim Słonimski będzie wysiadał. Nagle ojca okrzyk. To Janka, czyli Janina Konarska. Śliczna osoba, miła, dobra. Tworzyli ze Słonimskim długoletnie i chyba bardzo dobre małżeństwo. Zresztą w kimś się Słonimski nie kochał podobno, także według Marii Iwaszkiewiczowej Słonimskiemu podobała się Anna z Lillpopu. Więc zresztą na jednym ze zdjęć widać, że stoją obok siebie i tak jest między nimi jakaś zażyłość. Natomiast po powrocie z
kolejnej placówki Iwaszkiewicza z Brukseli, Anna Iwaszkiewiczowa popadła w chorobę psychiczną. Leczyła się nawet w szpitalu psychiatrycznym w podwarszawskich Tworkach i tam, jak wspominała Irena Krzywicka, Iwaszkiewicz ją bardzo często odwiedzał. Kiedyś jechali oboje kolejką EKD z Podkowy, bo tam Krzywicka już zamieszkała i Iwaszkiewicz, nie mówiąc ani słowa, nagle wyskoczył z kolejki i poszedł do szpitala, do Tworek. Jak wiadomo, Słonimski był człowiekiem bardzo kawiarnianego usposobienia, po prostu lubił przesiadywać w kawiarniach, no i od tej pory, gdy już wzięli ślub z Janeczką, przesiadywali w kawiarni. Jest takie zdjęcie, już chyba nie w Ziemiańskiej, chyba to jest Instytut Propagandy Sztuki, czyli lata 30., gdzie obok Słonimskich siedzi Ferdynand Gettel, prezes Polskiego Pen Klubu, później członek Polskiej Akademii Literatury. Jest także Wojciech Herbaczewski, a także chyba Stanisław Starża Dzierżbicki, słynny jasnowidz. Postacią, która też wpłynęła na skamandrytów, był Bolesław Wieniawa-Długoszowski, pułkownik, później generał, adiutant Piłsudskiego, jego współpracownik, który przesiadywał ze skamandrytami w stoliku Ziemiańskiej i tam poznał między innymi wszystkie panie otaczające skamandrytów, między innymi Stefanię Tuwim. I między obojgiem nawiązał się romans i Stefania zdradziła męża, czego Tuwim oczywiście nie mógł darować, rozpaczał się i zwierzał przyjaciołom, na co któryś z nich powiedział, no ale Wieniawa to siła wyższa, więc Tuwim musiał się pogodzić, ale myślę, że ta zdrada Stefanii odbiła się na jego zdrowiu. W latach 30., jak wiemy, cierpiał na chorobę nerwową, agorafobię, w ogóle nie wychodził z domu, mimo że był elegancko ubrany, chodził w butach, ale buty w ogóle jeszcze miały metki na podeszwach, po prostu w ogóle nie opuszczał mieszkania. Wtedy już mieszkał na Mazowieckiej. Oraz pogłębił się jego alkoholizm, który już trwał już wcześniej, widać w jego wierszach wątki pijackie, a już w latach 30. po prostu, no tak jak Broniewski, po prostu cierpiał już na chorobę alkoholową. I wątek tej zdrady i wybaczenia miłości znajdziemy w jego słowach do piosenki z filmu Szpieg w masce, gdzie Hanka Ordonówna wykonała słynną piosenkę Miłości wszystko wybaczy. Więc myślę, że Tuwim jednak wybaczył Stefanii i byli ze sobą do końca, do śmierci Tuwima, do 1953 roku. A właśnie wspomniana Hanka Ordonówna, aktorka i kabaretowa, i później filmowa, była aktorką, która miała wyłączność na teksty Tuwima. On pisał tylko dla niej. Natomiast karierę zrobiła oczywiście w latach 30. w filmie. Jeszcze inne aktorki też obracały się w kręgu skamandrytów, no bo skamandryci, zwłaszcza po uruchomieniu słynnego półpięterka w 27 roku, stali się po prostu sensacją Warszawy. Różne panie przechodziły i patrzyły i chciały podsłuchać te dowcipy, te żarty, zobaczyć swoich idoli. W niektórych wspomnieniach różne mitomanki piszą, że one należały do tego kręgu wtajemniczonych, które były dopuszczane do półpięterka, do tego stolika skamandrytów. Między innymi Izabela Gelbardowa pisała właśnie, że tutaj należała do przyjaciół Tuwima i Słonimskiego. Oczywiście to nieprawda. Ona raczej siedziała na parterze, tam przy stoliku Gombrowicza, który lubił ją też pognębić, bo takie miał upodobania. Natomiast przy stoliku siadywały różne panie, między innymi nie tylko poeci, nie tylko Pawlikowska, ale też Magdalena Samozwaniec, także właśnie Zofia Stryjeńska, Irena Krzywicka, która przecież zadebiutowała esejem w piśmie Pro Arte, więc była im znana. Taką też osobą, kobietą, która była dopuszczana do stolika, była żona Jana Parandowskiego, Irena, którą tolerowano także z racji jej inteligencji. Po prostu była osobą dosyć oczytaną, natomiast zapatrzona w męża, więc nie stanowiła żadnego zagrożenia dla innych pań, które chciałyby na przykład romansować z poetami skamandra. Irena z Goldbergów-Krzywicka przyszła do stolika skamandrytu w roku 28. Najpierw przeprowadziła wywiad z Tadeuszem Bojem Żeleńskim i tam zaiskrzyło między nimi. Zostali
zaczęli mieć romans i zaczęli być też bywalcami półpięterka, dopuszczeni, no zwłaszcza Boy, przez Skamandrytu, przez Lechonia także. Ze swoich wspomnieniach pisze, że akurat Lechonia ona nie lubiła. Też ironicznie pisze o Stefanii Tuwimowej, pisząc, że strasznie dbała o swoją urodę, że żartowano, iż noce spędza w lodówce, żeby nie mieć zmarszczek. Natomiast dosyć krzywo patrzyła na brak jakiejś specjalnej wiedzy o Stefanii. Po prostu uważają za osobę mało inteligentną. W kręgu wiadomości literackich, które stały się w pewnym momencie na przełomie lat 20. i 30. chyba takim najbardziej popularnym tygodnikiem literackim, no, po pierwsze nie miały konkurencji, a po drugie głosiły taką liberalno-konserwatywną orientację. Tam się mieściły się po prostu różne poglądy, może poza endeckimi, które były zwalczane od samego początku. To w każdym razie zgromadziło się duże grono współpracowników i w tym kręgu znalazło się wiele kobiet, między innymi Mira Zimińska, czy aktorka Jadwiga Smosarska, słynna Jadzia, ulubienica publiczności warszawskiej. Jest takie zdjęcie, gdzie Słonimski stoi nad Krzywicką, obok siedzi właśnie Smosarska, Boy i stoi Mira Zimińska. Na łamach wiadomości literackich Krzywicka pisała artykuły na temat aborcji. To ona nakłoniła Boya, żeby pisał Dziewice konsystorskie czy Piekło kobiet. I skłoniła także Mieczysława Grydzewskiego do stworzenia no, nieliterackiego dodatku do wiadomości literackich, mianowicie Życie świadome. Publikowała także reportaże m.in. z procesu Rity Gorgonowej. Inną taką autorką wiadomości literackich, a więc znajdującą się w tym kręgu skamandryckim, była Wanda Melcer, która w latach 30. pisała reportaże z różnych miejsc, między innymi z dzielnicy żydowskiej w Warszawie, którą opisała mniej więcej jak dziki ląd, jak Afrykę, którą trzeba dopiero odkryć. I taki ona teksty pisała dziwne. Mianowicie krytykowała to ten cykl Czarny ląd Warszawa, krytykowała ortodoksyjnych Żydów i ich obyczaje, zarzucając zacofanie, brak higieny, jakieś takie wstecznictwo, krytykowała szkolnictwo religijne, prawo małżeńskie oraz ubój rytualny. I tak pisała: ciemne praktyki ortodoksów żydowskich wzbudzają co najmniej niechęć, a często wstręt we wszystkich, którzy się z nimi zetkną. Więc to oczywiście mogło budzić oskarżenia ortodoksyjnych Żydów, że wiadomości literackie stały się antysemickie. Ale po prostu to były takie przekonania tych już wtedy mocno lewicujących autorów, między innymi Słonimskiego, którzy uważali obyczajowość żydowską, religię mojżeszową za przejaw obskurantyzmu i po prostu zacofania, a wyznawali wiarę w postęp. Warto też przypomnieć właśnie współautora, współzałożyciela kawiarni pod Pikadorem, Tadeusza Arabego, który zrezygnował z kariery literackiej, został prawnikiem i w 1931 roku ożenił się z Teodorą Oleksą, znaną bardziej jako Tola Mankiewiczówna, słynną aktorką, która występowała w kabaretach, a ogromną popularność zyskała grając u boku Aleksandra Rzepczyńskiego w filmach Manewry miłosne i Pani minister tańczy. Z kolei Kazimierz Wierzyński po 5 latach życia samotnego ożenił się z Haliną z Pfeferów Sztompkową i tym razem to małżeństwo okazało się udane. Byli ze sobą ponad 30 lat, chociaż oczywiście warunki wojenne i emigracyjne sprawiły, że jednak to było ciężkie życie, ale Wierzyński jednak z Haliną spędził chyba udane lata, ponieważ ona nie uważała go za człowieka nudnego. Lata wojny to był też czas rozstań już definitywnych skamandrytów, bo jeszcze mimo, że wcześniej rozstali się ideowo, bo każdy poszedł w swoją stronę, każdy dojrzewał inaczej, nawet mieli inne poglądy polityczne, bo przecież Lechoń czy Wierzyński ciągle stali przy marszałku Piłsudskim, a Tuwim i Słonimski już byli bardzo sceptyczni.
Natomiast lata wojny to była definitywna taka cezura, gdzie Tuwim opowiedział się, i później także Słonimski, opowiedzieli się za komunizmem, za współpracą ze Związkiem Radzieckim, a Wierzyński, Lechoń przeciwko. Tuwimowie spędzili wojnę najpierw w Brazylii, potem w USA i tam Julian Tuwim uległ propagandzie między innymi Oskara Langego i stwierdził, że można się opowiedzieć albo za Hitlerem, albo za Stalinem. Tutaj odrzucił w tej alternatywie na przykład kraje demokratyczne w rodzaju Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych, więc to jest bardzo dziwne. I po powrocie do Polski już był zwolennikiem rządów nowego ustroju, rządów Bieruta, był u niego często gościem. Bywał oczywiście w czytelniku u Borejszy. Jest takie zdjęcie z niemalże dachu czytelnika, ulica Wiejska i zrujnowany dom, zrujnowany kościół na placu Trzech Krzyży, jeszcze z istniejącą wieżą, dzwonnicą. Tuwimowie zamieszkali w Warszawie, zrujnowanej, ale a także w Aninie. Po wojnie zaadoptowali żydowską dziewczynkę, sierotę Ewę, co ciekawe bardzo podobną do Stefanii Tuwimowej. I oboje byli chyba zauroczeni tą dziewczynką. Tuwim często o niej pisał, więc to była kolejna kobieta z kręgu Skamandra, aczkolwiek tylko dziewczynka. Później spadkobierczyni praw autorskich do utworów Tuwima. Jak wspomniałem, Tuwimowie dostali willę w Aninie i tam spędzali letnie miesiące, natomiast później ta willa po śmierci Tuwima przeszła w ręce Piotra Jaroszewicza, późniejszego premiera PRL-u za czasów Gierka. Jednocześnie Tuwim dostał mieszkanie przy Nowym Świecie 25. No, tutaj miał bliżej do wydawnictw oczywiście. I obecnie jest tablica pamiątkowa ku czci poety. Natomiast Stefania po śmierci Tuwima wyprowadziła się z domu w Aninie i no, chyba żałowała tej willi, bo to bardzo było piękne miejsce, pełne sosen. Sąsiadem był Jerzy Zaruba między innymi, więc to było takie ciekawe miejsce i myślę, że brakowało jej tego. Z kolei Antoni Słonimski, który również początkowo poparł nowy ustrój, w 1956 roku został prezesem Związku Literatów Polskich i z czasem stawał się coraz bardziej opozycyjny wobec władz PRL-u. W 1957 roku zamieszkał z żoną w Domu Literatów przy Alei Róż. Tam mieszkali wszyscy ważni pisarze, na przykład Adam Warzyk czy Leon Kluczkowski. Zginął tragicznie w lipcu 1976 roku pod Konstancinem. Co ciekawe, to było kilka dni przecież po protestach robotników Ursusa i Radomia, więc nie wiem, czy te wydarzenia miały jakiś związek. Jarosław Iwaszkiewicz po wojnie przez wiele lat piastował stanowisko prezesa Związku Literatów. W sytuacjach konfliktowych, gdy pisarze spierali się z władzami, wyjeżdżał z kraju. Pisał nawet w dzienniku, że uciekał po prostu, na przykład do Włoch. Natomiast małżeństwo z Anną z Lillpopów okazało się trwałe, aczkolwiek w pewnym momencie Iwaszkiewicz pisał, że Anna jest po prostu osobą nudną. I trochę drażniło ją też ta jej religijność, no ale wytrwał do końca, do jej śmierci w 1979 roku i zmarł kilka miesięcy później, w marcu 1980 roku. A więc to było małżeństwo naprawdę trwałe. Zapisał też Iwaszkiewicz, że nie wie, co by zrobił bez niej. Więc naprawdę Anna odegrała istotną rolę. Po śmierci obojga dwór, dom w Stawisku został zamieniony na Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczu, więc to chyba bardzo jest znamienne. Ta koniunkturalność Iwaszkiewicza była krytykowana przez przyjaciół skamandrytów, między innymi Wierzyńskiego czy Lechonia, później także Słonimskiego, ale chyba Iwaszkiewicz po prostu chciał ocalić przed konfiskatą właśnie owo stawisko, bo do tego domu był bardzo przywiązany. No i rzeczywiście udało mu się to. Dom nie został
upaństwowiony, a teraz można w stawisku oglądać pamiątki zarówno po Iwaszkiewiczach, jak i po Skamandrytach i innych pisarzach. Tam są bardzo ciekawe zbiory, zarówno ikonograficzne, jak i biblioteczne. A więc Skamandryci ciągle żyją wśród nas, no bo właśnie możemy pojechać do stawiska, możemy pojechać do Muzeum Literatury i też zobaczyć ich dzieła, ich rękopisy. Natomiast wszystkie panie, które jakoś związane były ze Skamandrytami, no jakoś mniej przeszły do historii, może poza Marią Pawlikowską czy Zofią Stryjeńską. Irena Krzywicka chyba nie odegrała jakiejś takiej istotnej roli, a inne panie nawet nie miały takich ambicji, żeby być na świeczniku. Tak więc Skamandryci i ich związki z kobietami to temat rzeka. Tutaj tylko zasygnalizowaliśmy, żeby pobudzić i zainteresować Państwa do lektury, do czytania wierszy przede wszystkim, ale także wspomnień o Skamandrytach i ich kobietach. Dziękuję bardzo.